Za 15 tysięcy każdy z nich musi kupić i naprawić samochód, tak żeby jak najlepiej zarobić na jego sprzedaży. Założenie numer jeden musi być takie, że za 15 tysięcy trzeba kupić samochód tani i zostawić sobie spory bufor, żeby móc go ponaprawiać. Mam budżet 15 tysięcy złotych. W tym budżecie będę chciał kupić mały, zwinny samochód w benzynie. Dlaczego? Dlatego, że od zawsze jest bardzo duży popyt na małe samochody zwinne miejskie. Mały miejski samochód, czyli od 2005 roku, bo coś mi się wydaje, że wyżej będzie ciężko, do 2010 benzyna. Kilka samochodów jest, ale większość dosyć daleko, gdzie okaże się zaraz, że laweta w jedną, w drugą stronę, paliwo to jest kolejny tysiak dołożony, a na to nie chciałbym aż tak wydawać. Opel Corsa, Deu Matiz. Nie no, na Matizie chyba się nie uda zarobić. Toyota Yaris, uszkodzona. Na autach miejskich widać najbardziej, jak poszły w górę. Jeszcze kilka lat temu można było Corsa z 2002-2003 roku kupić piątego za 1000, za 2, a w tym momencie jest 6, 7 i nawet 10 tysięcy. Równo za 12 tysięcy wystawiony jest Mercedes. Mercedes jest z 2005 roku, jest to wersja W203, czyli C-klasa. W kombi, co jest bardzo ważne, w automacie 1.8 benzyna z kompresorem. Nie jest to porywający samochód, ale Mercedes zawsze dobrze się sprzedaje, więc może się okazać, że jak zbije dużo cenę, to trochę na nim zarobię. Stan wizualny pozostawia troszkę do życzenia, ale z drugiej strony no, samochód jest używany, więc czego oczekiwać? Poza tym jak mam urywać cenę, to muszę mieć na czym. Ma prawie 260 tysięcy przebiegu, co jest normalne na samochód z tego rocznika. Auto wygląda średnio, ale jeżeli mechanicznie się obroni podczas jazdy próbnej i oglądu, to wtedy go kupię. Znalazłem ciekawy samochód. Jest to Nissan Micra z 2006 roku. Co prawda trzydrzwiowy, ale mocno wyposażony, bo w klimatronik 1.6 silnik. No, dosyć mocny, jak ten taki mały samochód, ale ma ładną felgę 17-calową. No, czarny, trzydrzwiowy, wygląda dosyć nieźle. Ma jeszcze szyber dach, więc jak na mikrę to full wypas. Przebieg tylko 120 parę tysięcy, więc jak na kilkuletni samochód, to tak naprawdę prawie nie jeździł. Samochód jest wystawiony za 14 tysięcy, więc mieści się w budżecie. To nic, dzwonię do klienta, umówię się na spotkanie.